Zazwyczaj około 6:30 budzi mnie dźwięk telefonu. Patrzę na godzinę, potem szybko wstaję. Prysznic, poranna toaleta, szybkie śniadanie, windą na dół na parking, samochodem do pracy, 8 godzin spotkań, maili, czasem podróży. Bardzo dużo pracy. Po 10-11 godzinach wracam do domu, potem jeszcze trzeba zrobić zakupy, odebrać dzieci od babci i załatwić mnóstwo innych spraw. Wieczorem siedzę w domu, jest godzina 22, oglądam telewizję albo przeglądam internet. Przychodzi wieczór i kładę się spać. I teraz część z Państwa zada sobie pytanie, po co opowiadam o czymś, co jest tak oczywiste i co towarzyszy nam wszystkim niemal codziennie? Z bardzo prostego powodu. Bo mało kto zastanawia się nad tym, że blisko 60, a czasami 70% przedmiotów, z którymi stykamy się każdego dnia, zawiera coś, co produkuje KGHM. Zawiera miedź. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w Warszawie, w Lublinie, w Panamie czy w Hongkongu, stykamy się z przedmiotami, których marki znamy, których producentów znamy, ale nie myślimy, co jest w środku. A tam jest między innymi coś, co napędza przyszłość. Miedź. My to mówimy bardzo głośno w 60. rocznicę powstania KGHM-u. Przyszłość jest z miedzi i o tej przyszłości, o teraźniejszości i o nas, o ludziach, którzy w tej rzeczywistości muszą się odnaleźć, będziemy dziś rozmawiać w Copper Talks. Nazywam się Piotr Chęciński i zapraszam, a przed Państwem już teraz wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Paweł Ernst. Szanowni Państwo, szczęść Boże. Ogromnie się cieszę, że możemy spotkać się dziś w tak znakomitym gronie. 60-lecie KGHM Polska Miedź to wyjątkowa okazja. Dlatego jako Związek Pracodawców Polska Miedź i współorganizator Copper Talks 2021 staramy się równie wyjątkowo ją uczcić, świętując jednocześnie swoje 25-lecie. Skąd pomysł na takie wydarzenie? KGHM od 60 lat wydobywa z ziemi to, co w niej najlepsze i dzieli się tym ze światem. Dzięki miedzi możemy posługiwać się urządzeniami elektronicznymi, wykorzystujemy ją w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie. Jednak chcemy dzielić się nie tylko naturalnym bogactwem ziemi. Chcemy podzielić się z Państwem inspiracjami i konkretną, aktualną wiedzą przedstawianą przez ekspertów obdarzonych szczególnymi talentami. Będą dziś z nami ludzie, którzy pokażą, że wbrew pozorom istnieje coś, co łączy górnictwo kosmiczne, zaangażowane kadry i malejące prawdopodobieństwo wybuchu III wojny światowej. A tym brakującym ogniwem jest człowiek. Człowiek będący w centrum zainteresowań zarówno Związku Pracodawców, jak i KGHM. Człowiek, który odważnie sięga wzrokiem ponad horyzont, w przyszłość. A jak wiemy, przyszłość jest z miedzi. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli wiele wynieść z występów naszych prelegentów. Konkretna wiedza i inspiracje to najlepszy prezent, jaki z okazji 60-lecia KGHM i 25-lecia Związku możemy sprawić sobie i Państwu. Serdecznie zapraszam. Już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania wyjątkowego wystąpienia. Wystąpienia pana Miłosza Brzezińskiego, autora wielu książek i artykułów dotyczących rozumienia i praktycznego zastosowania psychologii akademickiej oraz wdrażania zmian w naszej pracy i w domu. Szanowanie Państwu, przede wszystkim gratuluję jubileuszu. W dzisiejszych czasach przetrwać to już sporo, a przetrwać z sukcesem, no to już efekt wybitny. Wiadomo, że to wszystko samo się nie wydobędzie, że istotni są ludzie, stąd nasze zainteresowanie psychologią. Mam nadzieję powiedzieć Państwu parę takich rzeczy, które z motywacją i zaangażowaniem nie łączą się bezpośrednio, o których zapewne większość z Państwa wie, ale być może to, co powiem o motywacji i zaangażowaniu, trochę się ułoży w inny sposób, niż do tej pory miało to u Państwa miejsce. Pierwsza sprawa jest taka, że dla nas angażowanie się nie jest naturalną czynnością w życiu. Znaczy, człowiek ma taki moment w życiu, gdzie się bardzo angażuje, na przykład poznaje dziewczynę swojego życia, albo dziewczyna poznaje chłopaka swojego życia i tam do niej jeździ, dzwoni, daje mu rzeczy, albo ona mu gotuje. Tak, takie różne historie się dzieją i rzeczywiście tak jest, ale potem, kiedy w dorosłości nas się pyta, co w życiu daje nam największe szczęście, mamy takie badania z Polski, no wyniki nie są jakieś specjalnie budujące, bo okazuje się, że ponad połowa Polaków twierdzi, że szczęście daje im nic nie robienie, a ta część, która zostaje podzielona na dwie części, rozdzielona jest na dwie kategorie, że szczęście daje mi żarcie albo seks.
W związku z tym nie jest tak, że produktywność jakoś specjalnie leży w naszej naturze. Zresztą każdy, kto był w zoo i widział tam pawiany, szympansy i tak dalej, one raczej całe dnie nie są specjalnie zaangażowane w produktywność. To nie jest coś, co mamy wbudowane. Owszem, lubimy się zakrzątnąć, ale bez przesady. Tymczasem w biznesie sprawa jest zgoła inna. Biznes jest przede wszystkim rywalizacyjny. Biznes to jest po prostu wyścig. W biznesie zakładamy, że powinno być ciężko. Humaniści twierdzili w ogóle, że życie dobrze przeżyte to takie, w którym guma jest trochę napięta. Że w życiu w ogóle człowiek powinien się zachowywać tak, jak wtedy, kiedy jak się zachowuje, kiedy mają przyjść do niego goście. Czyli troszkę lepiej niż normalnie. Zakładając oczywiście, że chcemy, żeby ci goście do nas przynajmniej raz jeszcze przyszli. Natomiast w pracy ta guma musi być podciągnięta bardziej. Nawet w biznesie mówi się, że jak jest za łatwo, to jest podejrzane. Że my się ciągle musimy wystawiać, eksperymentować, że pionierzy zawsze mają strzały w pośladkach powbijane, mają dużo kosztów, które są nietrafione, ale jednocześnie bez tego się nie obędzie. Biznes jest wyścigiem. Dla niektórych osób, dodajmy też, oczywiście związek jest wyścigiem. Czasami jak się pyta współmałżonków, ile każdy z nich wnosi do związku, to tylko trzeba ich zapytać osobno, to wychodzi łącznie ponad 140%. To by wskazywało, że każdy z nas zakłada, nawet tak psychologowie społeczni mówią, że każdy zakłada, że on do związku wnosi więcej niż jego partner. Jeżeli ktoś tak zakłada, to prawdopodobnie jego związek jest po prostu normalny. Mamy parę takich kryteriów normalnego związku, do których się rzadko przyznajemy. Drugim jest na przykład to, że z normalnego domu człowiek chce się wyprowadzić przynajmniej raz w tygodniu. Więc jeżeli Państwu łza się wokół zakręciła, to prawdopodobnie dobrze, bo po prostu jest dobrze. I to jest pierwsza historia. Czyli my generalnie musimy trochę nadwyrężyć swoje myślenie o życiu, takie zupełnie prywatne, osobiste. Czyli musimy się trochę bardziej zaangażować i zmotywować w pracy, niż by to miało miejsce normalnie. Ale znowu, czy to utyka nam gdzieś w pamięci? Kiedy pyta się ludzi o mit o Dedalu i Ikarze, myślę, że większość z nas zna ten mit, to jest taki mit, że dwóch facetów ucieka z więzienia, to więzienie jest na wyspie, jest ojciec z synem, ojciec mówi, słuchaj, mam taki błyskotliwy pomysł z nieznanej jeszcze współczesnej inżynierii, że sobie przyczepimy pióra i będziemy lecieli. Proszę nie próbować tego w domu, to jest absolutnie niemożliwe, przynajmniej według stanu dzisiejszej wiedzy akademickiej. To rzeczywiście robią sobie te skrzydła, startują i pyta się ludzi wtedy w ankiecie, co ten ojciec poradził synowi. Jak to ojciec poradził synowi? I właściwie większość osób, proszę Państwa, odpowiada, że ojciec poradził synowi, żeby on nie leciał za wysoko, bo słońce stopi mu wosk, pióra odpadną i on spadnie. To jest ciekawa historia, dlatego że właściwie dla biznesu lecenie za wysoko jest o wiele mniejszym problemem niż lecenie za nisko. Nam w głowie utyka myślenie, że za nisko to nie szkodzi. Wystający gwóźdź pierwszy dostaje. Kto podskakuje, ten wylatuje. Nie, więc za nisko to nie problem. Za wysoko to tak, lepiej uważać, lepiej się nie wychylać, lepiej nie kombinować, bo można przekombinować i wszyscy wiemy, jak to się kończy, organizacja może mi umożliwić rozwój poza strukturami organizacji, nie? Znamy takie opowiadane historyjki w firmach. Tym niemniej biznes wymaga od nas, żebyśmy znowu lecieli wyżej niż teoretycznie by wypadało, niż czujemy wewnętrznie, że leci. Żebyśmy cały czas się wystawiali na różnego rodzaju razy, uczyli się z tego i cały czas eksplorowali, gdzie jeszcze jest jakieś miejsce, z którego na przykład można zarobić pieniądze. I teraz, jak to wszystko zbierzemy do kupki, co już zostało powiedziane, proszę Państwa, to okaże się, że to praktycznie jest niemożliwe, żeby zrealizować zaangażowanie i motywację, tak jak się o tym często mówi w takich, Państwo pewnie słyszeli nieraz w życiu, motywujących wykładach, typu tam wyjdź ze swojej strefy komfortu, tam się zaczyna wielka przygoda, albo możesz być kim chcesz, albo poproś kosmos, a kosmos ci odda, nie? I tam jednorożce wymiotują tęczą. Nie jest to do końca tak, że my możemy doprowadzić się do stanu, w którym będziemy się budzili codziennie rano i myśleli, Boże, które to jest, ojej, na szczęście wtorek, bo śniłby się taki koszmar, że jest piątek, jeszcze tylko jeden dzień, już potem nie będę musiał iść do pracy. Nie da się w nas podtrzymać takiego stanu, w którym by się cały czas nam coś chciało. Właściwie przez większość czasu to się człowiekowi nie chce, a z wiekiem to już zaczyna być coraz bardziej taki sprytny,
Mówi się wręcz, że inteligencja jest pochodną lenistwa, tak mało elegancko. Dlatego szukamy innego sposobu, żeby wzbudzić zaangażowanie. I tu jest pewien trop, a konkretnie dwa. Pierwszy jest taki, że jedną z naszych największych motywacji w życiu jest to, żeby pasować do grupy, w której jesteśmy. Nic tak nas nie przemieli, jak pasowanie do grupy, w której jesteśmy. My po prostu chcemy nie odstawać od reszty. I pozbądźmy się tego na chwilę. Gdybyśmy mieli wziąć za model takie oto sznureczki, powinienem w sumie mieć druty, nie? Gdybyśmy chcieli wziąć za model takie sznureczki, to najbardziej chcemy za bardzo nie wystawać. Jeżeli już, to trochę, ale za bardzo nie. I przykładów na działanie tego efektu mamy w życiu masę. Być może mają Państwo takie doświadczenia, oglądacie się czasem, jak ludzie chodzą na trawnik z psami. Tam pies załatwia tę swoją dwójeczkę. W większości miast wypada to jednak posprzątać, czyli jest to jakiś ostracyzm społeczny. I pierwsza rzecz, którą robi właściciel, jak ten jego piesek zrobi to, co tam chciał, to jest taka, że właściciel często się rozgląda i patrzy, czy ktoś to widzi. Bo jak widzi, no to trzeba będzie posprzątać. A jak nie widzi, no to właściwie... Dobrze, że ten piesek tak tutaj zrobił. To se ulegnie biodegradacji, w ogóle tego trawnika i tak nikt nie nawozi, więc nawet mój pies trochę uratował tę miejską zieleń. Właściwie to jest super, nie? I idziemy do domu. Od razu zaczynamy mielić w kierunku swego rodzaju, powiedzielibyśmy, wygodnictwa, takiej moralności, że pomyślałem o sobie. No wiadomo, trudno doprowadzić do wspólnego dobra tylko tym, że wszyscy pomyślimy o sobie. Natomiast przykładów na działanie tej zasady, że my nie jesteśmy zbudowani do tego, żeby być spójni, ale jesteśmy zbudowani do tego, żeby pasować do reszty, jest masa. W jednym z eksperymentów profesor Langer umieściła na swoim wydziale ekspres do kawy. To był taki ekspres w takim starym stylu, bo to lata 70., że nie, że się wrzuca pieniążek, albo nie, że to jest za darmo, tylko coś pomiędzy. Jest słoik. Słoik, wrzuca się do tego słoika pieniążki, kawa wylatuje, można się napić. No i efekt ma być taki, że kupujemy nową kawę, wysypując to, co się uskładało w słoiku od wszystkich pracowników. Co się okazuje? No, okazuje się to, co zwykle się okazuje, proszę Państwa, czyli że kawy nie ma w słoiku, ewidentnie jest za mało. Czyli nie wszyscy, którzy wrzucali, nie wszyscy, którzy pili kawę, wrzucali pieniądze do słoika. No i co w związku z tym profesor Langer robi? Ona najpierw próbuje zmieniać obrazki, które tam są, kombinuje z otoczeniem, a na końcu wpada na prosty i błyskotliwy jakże pomysł. Otóż ona, proszę Państwa, przy ekspresie do kawy umieszcza naklejkę z oczami. Taką naprawdę siermiężną, to nie 3DO czy coś tam, nie kamery, nic takiego. Naklejka z oczami. Widok innych oczu, które na nas patrzą, jest dla nas tak dojmujący, że my się od razu zaczynamy zachowywać lepiej niż normalnie. My po prostu jesteśmy zbudowani do tego, żeby lepiej się zachować, jak ktoś to widzi. To nie chodzi o kamery, nie chodzi o kontrolę, nie chodzi o to, że ktoś nas sprawdza, tylko sam fakt, że nie jesteśmy niewidoczni, powoduje, że się lepiej zachowujemy. Czasami ta grupa może być wręcz fikcyjna, czyli my wiemy, że jest jakaś zasada wprowadzona na jakimś terenie. Co prawda ktoś, nikt nas nie widzi, ale może widzi, ale zasada jest bardzo wyraźna. I to jest taki patent, który wprowadzony też swego czasu w hotelach. Jak Państwo bywają, no teraz możemy znacząć trochę znowu pobywać w hotelach, to tam zawsze jest w łazience taka kartka: wycieraj się ręcznikiem więcej niż raz, bo walenie nie lubią proszku do prania w oceanach, w związku z tym najlepiej by było drugi raz się ręcznikiem wytrzeć. Prawda? Znają Państwo tę historię. Otóż okazuje się, że jest taka grupa osób, która rzeczywiście bardzo ceni swój kontakt z waleniami, to żeby nie trzeba ich było spychać z plaży, ale to nie jest najlepsza kartka, jaką można użyć. Najlepsza kartka, przynajmniej o wiele lepsza niż tamta, jest napisać na kartce tak. Większość osób, która była z tobą w tym pokoju, znaczy była przed tobą w tym pokoju, użyła swojego ręcznika więcej niż raz. I teraz wyobrażamy sobie taką sytuację, że to ja widzę tę kartkę, wyszedłem spod prysznica, może za bardzo Państwo poproszę, nie wyobrażajcie, ale zastanawiam się, czy mam po wytarciu się rzucić ten ręcznik na podłogę, czy go odwiesić, i czytam tę kartkę i oto od razu mam w głowie poczucie bycia kimś więcej, albo częścią czegoś więcej niż ja sam. Częścią pewnej tradycji pokoju numer 526.
tradycji, gdzie moi przodkowie tarli tą frotką bez opamiętania, nie odwieszając. I te wszystkie szczęśliwe balenie oczywiście były szczęśliwe, ale to jest coś ważniejszego niż tylko ja. W związku z tym najczęściej, co pokazały badania, ja jednak nie odłożę tego ręcznika, pomimo tego, że grupa jest fikcyjna, że nikt mnie nie widzi, że ja tych osób nigdy nie spotkam. Mało tego, ja nawet do końca nie wiem, czy to jest prawda, czy ktoś tak nie nakłamał, ale jednak mamy wbudowaną chęć dopasowania do norm, jeśli tylko one się w okolicy robią wyraźne. Oczywiście to nie jest tak, że my mamy jakąś wewnętrzną moralność, która nas dopasuje do norm dobrych, dlatego że wystarczy zrobić takie badania, gdzie się zaprasza studentów i ci studenci oszukują. Jeżeli oni mają bluzę innej uczelni i my to pokażemy, to wszyscy studenci z naszej uczelni zaczynają oszukiwać mnie. Ale jeżeli zaprosimy podstawionego studenta z naszej uczelni i on zaczyna oszukiwać i wszyscy studenci to widzą, to ten podstawiony student zaczyna robić normę grupową w mojej grupie. I okazuje się, że ja sobie myślę, o, w sumie okej, to jest całkiem niezły pomysł. Ja mogę oszukiwać trochę więcej, bo norma grupowa w mojej okolicy jest niezła. Dlatego my mówimy, że normy w otoczeniu nie tworzy najlepsze zachowanie. Normę w otoczeniu tworzy najgorsze tolerowane zachowanie. Nikt nie zauważy wszystkich naszych papierków, które wrzuciliśmy do kosza i zachowaliśmy się kulturalnie i zgodnie z literą pisma. Zauważą wszyscy ten jeden papierek, który nie był rzucony i nikt na niego nie zwraca uwagi. Dlatego mówienie o normach w sposób wyraźny i jasny jest tak istotne. Ale wracając jeszcze pół piętra do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, świadomość tego, że ktoś to widzi, że widzi, czy ja pasuję, że ja nie jestem w ogóle niewidoczny. W pracy to są wszystkie sformułowania, które świadczą o tym, że ktoś w ogóle zauważył, że ja jestem w okolicy. Badania pokazują, że jednym z bardziej motywujących sformułowań i budzących do angażowania jest stwierdzenie: widzę, że się napracowałeś. To nie jest jakieś tam jak pięknie, że dzieci z kwiatami, Sylwester w Dubaju i w ogóle tam kryształowe puchary. Nie, nie, nie. Wystarczy, widzę, że się napracowałeś. Czyli nie jest mi obojętne, co się dzieje. Cieszę się, że tu jesteś. Cenię cię za te konkretne rzeczy. Co o tym myślisz? To są dziękuję. To są takie sformułowania, które cały czas, zobaczcie Państwo, że cały, właściwie, jakby się uprzeć, savoir vivre wisi na tym, że my jesteśmy społecznie świadomi tego, co się dzieje dookoła. Wszystkich ludzi dookoła, którzy są. Czy ktoś wszedł, czy wyszedł, czy zrobił, czy czegoś nie zrobił. Kto się przyczynił do tego, czy ja dałem radę coś zrobić w pracy, kto mi pomógł. To są wszystko reguły savoir vivre, które pomagają utrzymać bardzo dobre zaangażowanie i normę grupową w okolicy, bo ludzie się czują widziani, że jak ktoś coś zrobi nie tak, to prawdopodobnie nie umknie. Ja nie muszę wymyślać żadnej kary, bo to czasami jest taka informacja zwrotna bardzo deskryptywna. Po prostu informacja zwrotna pod tytułem: widzę, że się spóźniłeś i koniec. Nie muszę powiedzieć: widzę, że się zrobiłeś, spóźniłeś, głupku, żeby nie powiedzieć gorzej, bo tam mamy w języku polskim parę takich francuskich sformułowań, które lepiej pasują. Nie, nie, nie. Wystarczy powiedzieć: widzę, że wszyscy są, a ty przyszedłeś 5 minut później. I to wystarczy. My po prostu bardzo chcemy pasować do reszty. I stąd też bierze się fakt w domu, bo w domu działa dokładnie tak samo. Nic tak w domu nie pomaga. Nawet w tym, z którego chcemy się wyprowadzić raz w tygodniu. Jak będziemy rozmawiali z partnerem w taki sposób, że w pierwszej kolejności zawsze mówimy, że ma prawo się tak czuć. Czyli on przychodzi i mówi tak: o, ten mój szef, to ja ci powiem, z kim jego matka to robiła. To my nawet nie słuchamy, z kim jego matka, ani co ten szef zrobił, czyja to jest wina, tylko najpierw zawsze wyojojać partnera. Tak, żeby mówić: no to masz prawo, rzeczywiście, no to on jest przedostatni. Dopiero jak ostygnie partner, godzinę później, dwa dni później, tak, jak ochłonie, to dopiero można zwracać uwagę. To samo zresztą, znają Państwo tę historię, jak się wchodzi do domu i czasami tak żona mówi tak: o, tak mnie głowa boli, a mąż tak mówi zawsze: tabletkę weź. Nie? I jakby w ogóle to jest zawsze zaskakujące, że ona wtedy chyba powinna powiedzieć tak: o Boże, to ja cały dzień chodzę i tak mnie ten dekiel snuje tutaj i jest, co tu zrobić, co tu zrobić? I patrz, że ty mi przypomniałeś w ogóle, że tabletki są, nie? Że jak w ogóle ja bez ciebie, taka jak taki żuczek w lesie przewrócony na plecki. Bo mężczyźni zawsze mają taki pomysł, że jak jest problem, to trzeba od razu znaleźć rozwiązanie. A tymczasem na takich tajnych kompletach dla mężczyzn uczy się innego podejścia, takiego, że jak ona mówi, że ją głowa boli, to ten facet tak mówi tak: ojojoj, ojojoj. Ojoj, i już, bo to ojojane rany bolą mniej. To wie każdy, kto ma dziecko, to wie nawet podwójnie. W związku z tym
pierwszą historią do budowania zaangażowania jest widzialność. Jest moja widzialność w otoczeniu, czyli zwracamy uwagę na osoby, które są. Tak, nie mówimy tak, dzień dobry, tylko raczej jak mówimy dzień dobry, to żeby ta osoba czuła się wyjątkowo. I ona się od tego samego lepiej zachowuje, tak jak my zachowujemy się z samego tego powodu lepiej. Druga historia wiąże się, proszę Państwa, z Kościołem, bo on ma tę regułę rozkminioną doskonale. Otóż nam, proszę Państwa, i z tym chcę Państwa powoli zacząć zostawiać, trzeba nam ciągle powtarzać to samo. Czyli jeżeli powtarzamy jakieś reguły motywacyjne, jeżeli one się pojawiają, jakieś reguły w naszym otoczeniu, to jeżeli się pojawia coś tylko raz, to to jest zdecydowanie za mało. I takich badań dowodzących tego mamy masę. Są uczelnie, które uczą studentów przez cały pierwszy semestr, żeby nie ściągać. I okazuje się, proszę Państwa, że te osoby pod koniec roku ściągają tak samo jak na uczelniach, w których w ogóle o nieściąganiu nie mówiono. To jest tak, daję przykład Kościoła dlatego, że zrobiono takie badania, czy osoby, które chodzą do Kościoła, zachowują się bardziej moralnie niż które nie chodzą. Tak, niestety, albo na szczęście, tak. Tylko że tego dnia, którego były w Kościele. Po prostu jak nam się o czymś przypomni, to my przez chwilę pamiętamy, a potem zapominamy. Dlatego każdy, kto ma dziecko, znowu wie, że regularne powtarzanie daje efekt wyjątkowy. Życzę Państwu dalszych sukcesów, spektakularnych, z pamięcią, że samo się nie wydobędzie i do następnego razu. To był Miłosz Brzeziński z, no sami Państwo muszą przyznać, niezwykle inspirującym i fascynującym wystąpieniem. A w naszym programie czas teraz na naukę i to naukę podaną w sposób przystępny i zrozumiały. Sposób, który fascynuje nawet najbardziej oporne jednostki. Przed Państwem człowiek, który w prosty sposób umie odpowiedzieć na najtrudniejsze naukowe pytania. Autor popularno-naukowego vloga Nauka to lubię. Przed Państwem mój dawny telewizyjny kolega Tomasz Rożek, z którym teraz będę rozmawiał o kosmicznym górnictwie. Tomku, witam Cię serdecznie. Górnictwo kosmiczne. Dzień dobry. To science fiction, czy przyszłość i to całkiem nieodległa? W zasadzie Twoje pytanie można by skrócić do takiego, czy to jest science, czy to jest fiction. I jeszcze kilkadziesiąt lat temu to raczej było fiction. Stąd zresztą ten temat górnictwa kosmicznego, kopalni na jakichś innych planetach, księżycach albo na przykład asteroidach, on bardzo często pojawiał się w opowiadaniach właśnie fantastyczno-naukowych. Natomiast coraz częściej to przestaje być fiction i to zaczyna być science. I konkretne technologie już o tym mówią, konkretne firmy, a nawet rozwiązania prawne. Każdy z nas, w zależności od tego, czy kiedy Gwiezdne Wojny były w kinach, był dzieckiem, nastolatkiem, czy już może dorosłym człowiekiem, pamięta te pomysły kosmicznego podboju skarbów, które skrywały różnego rodzaju planety. No ale to była fikcja, to było Hollywood. Czy to tak ma wyglądać w rzeczywistości? Będzie jakaś Gwiazda Śmierci, satelity i Lord Vader, czy raczej robotyka i odległe podróże? Robotyka i wcale niekoniecznie odległe podróże. Nie mówimy o planetach czy o asteroidach, które znajdują się w innych układach planetarnych. Mówimy o, przynajmniej rozpoznajemy na razie te, które znajdują się całkiem blisko nas. Najbliżej nas, czy najbliższym nam obiektem kosmicznym jest Księżyc i na jego pokładzie jest całkiem sporo, na przykład Helu 3, takiego pierwiastka izotopu, który w zasadzie nie występuje na Ziemi, a na Księżycu trochę go jest i to może być może w przyszłości będzie paliwo do reaktorów fuzyjnych, które na Ziemi dopiero się buduje, czy które się testuje. Bardzo trudno jest przewidzieć przyszłość, tym trudniej jest ją przewidzieć wtedy, kiedy paradoksalnie ona pojawia się na przykład w opowiadaniach fantastyczno-naukowych czy filmach, o których powiedziałeś, na przykład w Gwiezdnych Wojnach. Ta trudność ona wynika w takiej sytuacji czasami z tego, że opowiadając o tym, narzucamy sobie gdzieś tam taką cenzurę, no bo nie chcemy trochę wyjść na osobę niepoważną, nie chcemy być potraktowani jako takie jednostki nieco żartobliwe, które mówią w przyszłości będzie tak jak w Gwiezdnych Wojnach. No, natomiast historia nauki pokazuje, że zdarzało się i to wcale nie rzadko, że to, mam tutaj na myśli i technologię i konkretne odkrycia, to co przewidywało
planowali, czy to, co niektórzy futurolodzy sobie wymyślali, autorzy fantastycznych opowieści, to później się działo. Jest nawet taka praca naukowa, która pokazuje, ile w filmie Star Trek udało się rzeczy przewidzieć, czy wprowadzić po wielu, wielu latach w życie. Także tak, badanie możliwości sprowadzania na Ziemię albo wykorzystywania na miejscu minerałów, substancji wydobytych na powierzchni Księżyca, innej planety, czy na przykład asteroidy, to już nie jest fiction. To jest science i to całkiem poważne science i to science, którym już wiele kroków zostało zrobione. Ja w ogóle myślę, Tomku, że kosmos nie jest już taki poważny, od kiedy Elon Musk wysłał w kosmos sportowego roadstera Tesli. On tam gdzieś lata, więc przy pozyskiwaniu różnego rodzaju rzeczy, może orbitującą gdzieś w kosmosie Teslę, też czerwoną, o ile pamiętam, spotkamy. Ale mówiąc teraz zupełnie poważnie, Księżyc wydaje się mało ambitny. Co z Marsem, co z Wenus, co z odległymi planetami Układu Słonecznego? Nie zgodzę się z tobą. Księżyc jest bardzo ambitny, dlatego że ten Hel 3, on nie leży w jakichś kryształkach, butelkach tak po prostu i wystarczy tam przylecieć i go pozbierać. To jest izotop, który jest zatopiony, tak bym to ujął, w księżycowym regolicie. Trzeba tam przylecieć, trzeba tą wierzchnią warstwę z jakiegoś obszaru zgarnąć. To trochę być może będzie przypominało kopalnię odkrywkową, chociaż nie aż tak głęboką jak wiele kopalni odkrywkowych, no także w Polsce, bo mówimy o jakiejś grubości rzędu metra, może dwóch metrów. I trzeba znaleźć technologię albo wypróbować, bo te technologie, niektóre już są testowane, zresztą także przez polskie firmy czy przez polskie konsorcja, do tego, żeby po prostu ten Hel 3 wydobyć stamtąd. Dla pokazania skali, bo być może, czy inaczej, bardzo często jest tak, że takim pytaniem, czy taką wątpliwością, która się pojawia gdzieś w głowie wtedy, kiedy dyskutujemy o górnictwie kosmicznym, jest taka, no dobrze, no przylecimy tam gdzieś, wydobędziemy to coś, jakoś to pozyskamy, ale jak my to przywieziemy z powrotem? Przecież transport dużych ilości kosmicznego, czy no, w ogóle masy w kosmosie jest bardzo drogi. To prawda, ale my trochę jesteśmy tutaj skażeni taką ziemską perspektywą, dlatego że jak myślimy o transporcie na przykład materiału, który ma posłużyć jako paliwo do elektrowni, to już przed naszymi oczami pojawiają się długie pociągi z setkami ton, z milionami niemalże ton węgla, który gdzieś tam ma być spalany. W przypadku na przykład Helu 3 mówimy o pojedynczych kilogramach. To jest ta ilość, którą by trzeba sprowadzić na Ziemię po to, żeby w jakiejś perspektywie zaspokoić no, ziemski głód energetyczny, tak bym to w największym skrócie ujął. Nie mówimy o milionach ton, nie mówimy nawet o setkach ton, mówimy o kilogramach, o kilkudziesięciu, być może kilkuset. To jeżeli chodzi o Księżyc i być może to będzie rzeczywiście pierwsze miejsce, w którym tego typu próby będziemy czynili. Natomiast mówiąc o górnictwie kosmicznym, warto by było jak gdyby pokazać, o czym my tak naprawdę mówimy, bo to jest kilka różnych technologii. Ta, która najszybciej rzuca się nam do głowy wtedy, kiedy słyszymy to hasło, to rzeczywiście sytuacja taka trochę jak z Gwiezdnych Wojen. Jest kopalnia, to czy ona będzie obsługiwana przez automaty, raczej przez automaty, nie przez ludzi, i gdzieś tam się wiercamy, coś wydobywamy. Po to, żeby to coś, to wartościowe coś, na przykład przywieźć na Ziemię. Ale równie często można sobie wyobrazić sytuację, w której coś wydobywamy po to, żeby wykorzystać na miejscu. Nikt nie ma złudzeń, że budując większe jakieś marsjańskie kolonie, będziemy elementy składowe przywozili z Ziemi. My musimy je na miejscu wytworzyć. I dzisiaj całkiem zaawansowane, zresztą to samo dotyczy Księżyca, i dzisiaj całkiem zaawansowane próby są już czynione, żeby rzeczywiście z tego regolitu, tej takiej wierzchniej warstwy Księżyca, czy tego pyłu marsjańskiego, móc na miejscu coś wybudować, zmieszać to z czymś po to, żeby na przykład duża drukarka 3D mogła wydrukować, czy mogła stworzyć na przykład taki habitat, albo wydobyć coś,
po to, żeby przerabiając to chemicznie powstało na przykład paliwo rakietowe. To także jest górnictwo kosmiczne, czyli pozyskujemy na miejscu jakiś minerał, jakąś substancję, jakiś związek chemiczny, później różnymi sposobami chemicznymi czy fizycznymi to traktujemy po to, żeby uzyskać to, na czym nam zależy. To teraz, Tomku, kluczowe pytanie w tym wyścigu. Jako przedstawiciel KGHM-u, czyli spółki, która działa na 4 kontynentach, wiem, jakim wyzwaniem jest działanie w różnych porządkach prawnych, w różnych strefach czasowych i w różnych kulturach, również organizacyjnych. Jak będzie możliwe uregulowanie kwestii tego, no tej działki, którą mamy na Księżycu, jeżeli eksplorujemy, albo na Marsie, bo tu na pewno wybuchną gigantyczne dyskusje i spory między państwami, które w tym wyścigu kosmicznym uczestniczą. No i pytanie, czy to będzie trochę tak jak na Dzikim Zachodzie, tam było takie piękne powiedzenie, osadnicy grodzą Ziemię, kto pierwszy, ten lepszy, czy tak będzie w kosmosie? Może tak być. Rzeczywiście na Dzikim Zachodzie było tak, że tam, gdzie się opalikujesz, to jest twoje. W pewnym sensie tak jest także w kosmosie. Prawo, które obowiązuje od mniej więcej połowy lat 60. XX wieku, mówi, że przestrzeń kosmiczna nie może należeć do nikogo konkretnego. Czyli jeżeli na przykład kupiłeś działkę na Księżycu, a można takie działki kupić, czy można znaleźć firmy, które rzeczywiście sprzedają, albo na Marsie, nawet certyfikat się dostaje, to obawiam się, że zostałeś oszukany. Ponieważ nikt nie ma prawa powiedzieć, to jest moje, póki tam nie przyjedzie i nie opalikuje się. To jest trochę taki paradoks, który pokazuje, że pewne rozwiązania, one nie zaistnieją, póki ta sytuacja się nie wydarzy. Trudno, żeby w latach 60. zastanawiać się nad własnością helu 3, który być może będzie wydobywany, kiedy wtedy nie wiedziano w ogóle o tym, że ten hel 3 tam przecież istnieje, już nie mówiąc o technologii wykorzystania go tutaj na Ziemi. Natomiast z drugiej strony jest tak, że jeżeli gdzieś nie ma rozwiązań prawnych, to też firmy niechętnie inwestują, bo nie mają pewności, czy przypadkiem w połowie tej drogi inwestycyjnej nie przyjdzie ktoś, na przykład, nie wiem, ONZ i nie stwierdzi, dobrze, słuchajcie, to już za daleko poszło, musimy to uregulować. Więc tutaj jesteśmy teraz w takiej sytuacji trochę wyczekiwania, natomiast takiego wyczekiwania w blokach startowych, gdzieś tam podskórnie wiele rzeczy się dzieje, technologie autonomiczne, one są bardzo szybko rozwijane. Oczywiście większość z nas od razu pomyśli o samochodach autonomicznych, to także, ale tak naprawdę te same, czy wiele z tych podobnych rozwiązań, one są testowane, czy nawet już wykorzystywane jakoś, na przykład do urządzeń wydobywczych, które mają pracować na dnie oceanów, tam gdzie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie człowieka. Niektórzy twierdzą, że to jest trochę takie przygotowanie do czasów, w których duże mocarstwa ruszą, żeby eksplorować i eksploatować to, co znajduje się pod biegunami, do czego jesteśmy coraz bliżej i co z kolei w wielu miejscach wywołuje raczej taką bladość na twarzy i zimny pot na plecach, ponieważ sytuacja, w której duże mocarstwa chcą się spotkać, czy spotykają się w jednym miejscu, bo każdy uważa, że ma prawo do tego kawałka, jest sytuacją potencjalnie niebezpieczną. Swoją drogą z biegunami jest trochę tak samo jak z przestrzenią kosmiczną. Teoretycznie one nie należą do nikogo. Teoretycznie mają należeć do wszystkich. W praktyce, póki tam jest lodowa pustynia, to można sobie na taki komfort pozwolić, ale jak nagle okazuje się, że pod tą lodową pustynią są diamenty, jest złoto, jest ropa, jest węgiel, to nagle się okazuje, że każdy chce, żeby to było jego. Z kosmosem może być podobnie. Tyle tylko, że tutaj ogromną rolę będzie grało to, kto będzie miał jakie technologie. Wydobycie nawet spod bieguna czegoś jest kosmicznie łatwiejsze niż wydobycie czegokolwiek na Księżycu, na asteroidzie czy na innej planecie. Ale musimy pamiętać o tym, że kolejne państwa takie technologie
zdobywają i w tych technologiach się ćwiczą. I co prawda my nieczęsto to może widzimy tak w mediach, ale na przykład jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że także Chińczycy, ale także Amerykanie, także Japończycy wyposażają czy szukają technologii, tworzą technologii, które umożliwiają dolot gdzieś, wylądowanie, pobranie próbki, spakowanie tej próbki i powrót na Ziemię. Tomasz. Oczywiście mówimy w tym przypadku mówimy o pojedynczych kilogramach albo częściach kilogramów, ale to później jest tylko kwestia skali. Więc to się dzieje i tak jak kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu bym powiedział, że górnictwo kosmiczne to jest bardziej fiction niż science, dzisiaj raczej bym już powiedział, że to jest bardziej science niż fiction. Tomku, jesteś chyba jedyną osobą w Polsce, która opowiada o nauce z taką pasją, z taką swadą i w tak wręcz hipnotyzujący sposób, że mimo tego, że jesteśmy po czasie, nie potrafiłem ci przerwać. Ogromnie ci dziękuję za tę bardzo ciekawą i myślę, że również dla Państwa fascynującą rozmowę. Tomek Lożek, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przesadzasz z tym opowiadaniem, ale miło mi na sercu, że tak myślisz. Do zobaczenia. W świecie cyfrowej rzeczywistości, gdzie z każdej strony jesteśmy otoczeni technologiami opartymi o przesyłanie danych, potrzebujemy przewodnika. O tym, jak podróż tę przebyć bezpiecznie, opowie teraz jeden z najlepszych polskich ekspertów w tej dziedzinie, przed Państwem Adam Hertl. Panie Adamie, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, pojawił się w tych naszych dyskusjach taki wątek: trzeciej wojny światowej nie będzie, a to dlatego, że mamy internet. To proszę teraz wyjaśnić naszym widzom, co pan miał na myśli. Jasne, z przyjemnością. Dzień dobry Państwu. Dlaczego trzeciej wojny światowej nie będzie, bo mamy internet? Żeby to wytłumaczyć, chciałem zacząć od pokazania przykładu tego, jak taki konflikt może wyglądać w świecie wirtualnym. 27 czerwca 2017 roku stanęły firmy na całym świecie. Stanęły sklepy, stanęły huty, stanęły zakłady produkcyjne. Firmy poniosły ogromne straty, ich sieci komputerowe zostały uszkodzone w nieodwracalny sposób. Firma Merck z branży farmaceutycznej, prawie miliard dolarów strat. Czy to miało wpływ na Polskę? Również tak, oczywiście. To przykład zdjęcia z gabinetu pielęgniarki, do którego poszedłem ze swoją córką, gdzie okazało się, że niektórych szczepionek nie ma. Atak cyber w Stanach Zjednoczonych i globalny spowodował to, że dzieci w Polsce nie mogły otrzymać niektórych szczepionek. Firmy w Polsce również padły ofiarą tego ataku, chociażby firma Intercars, której działanie zostało zakłócone na kilka dni. Firmy międzynarodowe odnosiły bardzo duże straty. Firma Maersk, gigant transportu międzynarodowego, 300 milionów dolarów. Firma TNT, również znana firma logistyczna, też około 300 milionów dolarów. Producent wielu różnych artykułów spożywczych, które pewnie Państwo kojarzycie, firma Mondelez, 150 milionów dolarów. Czy producent chemii Reckitt Benckiser, 130 milionów dolarów. To wszystko są marki, które znamy i wszystkie te firmy poniosły straty w jednym ataku. Amerykańskie władze nieoficjalnie poinformowały, że szacują wpływ tego jednego cyberataku z 2017 roku na 10 miliardów dolarów globalnie. To są bardzo poważne kwoty, to jest najwyższa kwota, jaką znamy w historii. Natomiast no, kto stał za takim atakiem, kto może spowodować takie straty i dlaczego? To bardzo rzadki przypadek. W 2017 roku po raz pierwszy wywiady zachodnich krajów wskazały bezpośrednio palcem na rosyjski wywiad wojskowy, który tak naprawdę stał za tym atakiem. Dlaczego rosyjski wywiad wojskowy? Bo celem tego ataku była Ukraina. To, co Państwo widzicie na ekranie, to jest lista ukraińskich firm. Te firmy, które pokazywałem, międzynarodowe, były efektem ubocznym tego ataku, efektem braku troski o to, aby ten atak dotknął tylko właściwych ofiar, bo właściwymi ofiarami były firmy na Ukrainie. Na Ukrainie zaszyfrowano tego dnia co dziesiąty komputer używany firmowo. Czy to już jest wojna? No, ja myślę, że to był akt na granicy wypowiedzenia wojny. Natomiast no, czy na takie coś można od razu odpowiedzieć? Czy kraj, który w ten sposób został zaatakowany, w ogóle może zareagować tak jak zaatakowany w fizycznej wojnie? No, sprawa robi się dużo bardziej skomplikowana w świecie cybernetycznym, gdzie nie jesteśmy w stanie do końca zawsze powiedzieć, kto nas zaatakował. W tym wypadku wiemy, jeżeli zaufamy wywiadom zachodnim. Natomiast nie zawsze jest to regułą. No dobrze. Patrząc dalej, 23, tak? To jeżeli mogę teraz wejść słowo, bo skoro wiemy, że to jest Rosja, przynajmniej źródła
które pochodzą, źródła informacyjne z tych wywiadów z zachodu Europy i ze Stanów Zjednoczonych ten kierunek potwierdzają, to co możemy zrobić, żeby powstrzymać takie zjawisko? Bo rozumiem, że to jest zorganizowane. No, wedle dostępnej wiedzy Rosjanie mają całe departamenty albo może nawet takie pułki wojskowe, które zajmują się wojną cyfrową i dezinformacją. I co teraz możemy zrobić? Paradoksalnie Rosjanie nie są jedynym krajem, który prowadzi tego rodzaju operacje i wiemy, że podobne działania podejmują i Amerykanie, i Brytyjczycy, i rząd Izraela, i Chińczycy. Więc tak naprawdę stając wobec przeciwników tej kategorii, musimy pogodzić się z tym, że ofiary będą. Możemy tylko zadbać, chociażby jako zarządzający firmami czy dbający o własne zasoby, żeby nasze systemy komputerowe były jak najlepiej zabezpieczone, żeby były zaktualizowane, żeby były objęte opieką ekspertów. W ten sposób możemy minimalizować straty, ale wyeliminować przy takim poziomie umiejętności przeciwników raczej nie damy rady. To jest smutna konkluzja, no ale niestety w takim świecie dzisiaj żyjemy. Jaki jest cel tych ataków? Oczywiście poza osiągnięciem tych korzyści wojskowych, bo ma to też trzeba przyznać, pomimo tej katastrofalnej strony ekonomicznej, no wymiar gospodarczy 10 miliardów dolarów to są ogromne pieniądze, ale ma to też pewien pozytyw. Tu nie ma karabinów, tu nie ma rakiet, tu nie ma bomb spadających na ludzi, czyli ofiary cywilne są mniejsze, ale nie zerowe, bo to, o czym pan powiedział na początku, jak rozumiem te casual damages, czyli te dodatkowe ofiary powstają, bo nie ma szczepień, bo ktoś nie dojechał na czas, bo pogotowie nie dojechało do kogoś z zawałem serca albo nie było leków dla tej osoby. Jak do dzisiaj nie udowodniono, że ktoś zginął z powodu ataków w świecie cyber, to prawdopodobieństwo oczywiście istnieje i pewnie któregoś dnia to zostanie potwierdzone, że pierwsza taka ofiara na 100% spowodowana cyberatakiem jest. Tak, na szczęście dzisiaj jeszcze takich ofiar nie znamy, natomiast no, ofiary materialne są ogromne. Proszę zwrócić uwagę, jak niezwykłym narzędziem z punktu widzenia obcego wywiadu jest tego rodzaju atak, ponieważ nie wiadomo tak naprawdę do końca, kto zaatakował. Nawet jeżeli ktoś mówi, tak, to byliście wy, to nie sposób tego udowodnić w sposób obiektywny, weryfikowalny dla zwykłych ludzi. Więc można zaprzeczyć, że to my staliśmy za tym atakiem, a jednocześnie wywrzeć ogromną presję i ekonomiczną, i polityczną na inne kraje. Więc to wygodne narzędzie czynienia krzywdy naszym wrogom przy jednoczesnym zaprzeczeniu, że wypowiedzieliśmy im jakąkolwiek wojnę. Wskazujemy na Rosję, ale przeczytałem w jednym z amerykańskich czasopism wywiad z byłym agentem CIA, który powiedział, że gdyby ta Al-Kaida, którą znamy sprzed 20 lat, działała dzisiaj i to dzisiaj szykowałaby zamachy na taką skalę, mające wywołać takie przerażenie jak te z 11 września 2001 roku, to nie byłyby to samoloty, a właśnie atak cybernetyczny. Zgodzi się pan z tym sformułowaniem? Myślę, że takie ciała, takie organizacje jak Al-Kaida nie posiadają wystarczających umiejętności, wystarczająco zbudowanych możliwości. To są całe zespoły świetnych ekspertów, dobrze opłacanych i szkolonych latami. Na to stać dzisiaj kilka największych krajów na świecie, więc myślę, że nawet tak duża organizacja jak Al-Kaida nie podołałaby temu wyzwaniu. Choć nie wykluczam, że to zdanie może stać się w przyszłości prawdziwe. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w ostatnich tygodniach i miesiącach, cyberataki to jest terroryzm państwowy? Tak, zdecydowanie moim zdaniem tak, bo mamy tutaj do czynienia z atakami, które nie ograniczają się do celów wojskowych, tak? Jeżeli mamy do czynienia z atakami, które na przykład powodują utrudnienie działania szpitali czy w ogóle systemów opieki zdrowia, to sprawca musi liczyć się z tym, że będą ofiary wśród ludzi, prędzej później się to pojawi. Tak samo jak mamy do czynienia z atakami na firmy w innych krajach. Nie na tym polega wojna. Wojna polega na tym, że wojsko atakuje wojsko drugiego kraju. Tak? To mówimy tutaj o czystym terroryzmie. To na koniec naszej rozmowy no, musimy spojrzeć na mapę. Polska jest w wyjątkowym miejscu Europy pomiędzy wschodem a zachodem. Polska ma, no, powiedzmy sobie, dość trudnego, nieprzewidywalnego, kłopotliwego sąsiada na wschodzie. Zresztą nie tylko jednego, no ale myślę teraz o Rosji. Czy jako kraj możemy zabezpieczyć się przed potencjalnymi cyberatakami, jak rozumiem, największego zagrożenia cybernetycznego w dzisiejszym świecie, największego i najbardziej zdyscyplinowanego i zorganizowanego zespołu ludzi czy armii Władimira Putina, która w ten sposób zaczyna działać?
Myślę, że nie jesteśmy tutaj bez szans. Po pierwsze, mamy sprawnych sojuszników i dobre relacje z naszymi przyjaciółmi z NATO na pewno tutaj nam pomogą, ponieważ oni są godnym przeciwnikiem Rosji i są w stanie monitorować to, co nasi sąsiedzi ze wschodu szykują dla nas i nas ostrzegać, ale nie podołamy temu zadaniu bez wykształcenia własnych kadr, bez odpowiedniego zasilenia zarówno finansowego, jak i intelektualnego tych zespołów, które zajmują się reagowaniem na tego rodzaju zagrożenia. Na szczęście zostało to zrozumiane i od paru lat w Polsce budowane są takie umiejętności, szczególnie w zespołach wojskowych, ale powinny również powstawać w zespołach cywilnych i muszą również na to być przygotowane polskie firmy. Adam Hertle, nasz doskonały ekspert od cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nasze spotkanie dobiega końca, ale nasza podróż w przyszłość, zaznaczmy, przyszłość, która jest z miedzi, dopiero się rozpoczyna. Więcej materiałów na temat miedzi, na temat srebra, złota i tego wszystkiego, co robimy i tych wszystkich wspaniałych ludzi, z którymi to robimy, znajdą Państwo na naszych kanałach w mediach społecznościowych oraz na naszej stronie internetowej. A przy okazji warto wspomnieć, że naszym dzisiejszym partnerem jest Związek Pracodawców Polska Miedź. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Copper Talks.